Zdrowisko Ustroń doczeka się wyjątkowej rewitalizacji i modernizacji całego kompleksu leczniczego. Wszystko ma nawiązywać do projektu sprzed 70 lat, który nigdy nie został dokończony. Jego autorami byli Aleksander Franta wraz z Henrykiem Buszką. Teraz projekt dokończy jego wnuk, architekt Maciej Franta wraz z Robertem Koniecznym. Po prostu ta forma jest świetna. I ona całościowo gra. I my nie potrzebujemy jej wymyślać na nowo. My możemy ją przeinterpretować, rozwinąć. Według pierwotnego projektu piramid w Ustroniu miało być 28, jednak finalnie powstało tylko 17. Nie wszystkie należą do kompleksu Uzdrowiska Ustroń, są w nich też prywatne hotele i sanatoria. Nowe odwrócone piramidy nawiązywać będą do pierwotnego projektu Franty i zostaną wkomponowane w otaczającą ją przestrzeń. W planach jest też budowa kolejki z deptaka do górnej części Ustronia. Cała ta idea polega na tym, żeby wykorzystać potencjał tego miejsca. I oczywiście a propos zieleni. Projektanci, panowie już niestety nieżyjący Buszko-Franta, którzy jakby zaprojektowali cały ten piękny kompleks, pracowali w troszkę innych warunkach. To nie było tych drzew, to były łąki, to były otwarte przestrzenie, to były tylko te jary, a my już po tylu latach zastaliśmy zupełnie inny pejzaż. Budowa nowych części kompleksu uzdrowiska sprawi, że jeszcze większa liczba pacjentów będzie mogła korzystać z uzdrowiska. To wszystko po to, żebyśmy zwiększyli w ogóle możliwość ilości leczenia. Dzisiaj uzdrowisko pęka nam w szwach, jeżeli chodzi o zajętość tych łóżek. Leczymy rocznie blisko 40-45 tysięcy pacjentów przy zajętości łóżek sięgającej 93%. Jeżeli chodzi o współczesne problemy opieki zdrowotnej, o której mówiliśmy na dzisiejszej konferencji medycznej, pacjent przewlekle chory, starzejące się społeczeństwo i przedłużona długość życia powodują, że koniecznym będzie dostarczanie coraz większej ilości platformy leczenia tych pacjentów. Całość inwestycji może kosztować nawet 1 mld zł. Budowa nowych obiektów rozpocznie się w 2023 roku. Michał Pierończyk oficjalnie już prezydentem Rudy Śląskiej. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. W czwartek po zwycięstwie Pierończyka w wyborach uzupełniających w Rudzie Śląskiej odbyła się uroczysta sesja Rady, podczas której nowy prezydent oprócz złożenia ślubowania odbierał gratulacje od radnych i mieszkańców. Chciałbym, żeby nasze miasto było miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku. Tego bym bardzo chciał, żeby to było miasto nowoczesne, ale także szanujące tradycję. Chciałbym, żeby to miasto było miastem dzielnic, które nie dzielą, ale łączą ludzi i miejsca. Chciałbym być prezydentem wszystkich ludzi. W Radzie Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk będzie miał większość głosów. To jest od kilkunastu lat rzecz nowa i to dobrze wróży miastu i mieszkańcom. To będzie owocna kadencja i na pewno będzie to kadencja, która będzie się opierała na współpracy i to jest najważniejsze. Nowy prezydent zaczyna sterować miastem w dosyć trudnym dla kraju i samej Rudy Śląskiej momencie. Już na początku musi zmierzyć się ze sporymi wyzwaniami. Problem energetyczny, przetrwanie zimy, no a poza tym myślę, że uzdrowienie tych relacji tutaj na linii Rada Miasta i Zarząd Miasta i myślę, że jeżeli ta praca będzie współgrała, to myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Michał Pierończyk został prezydentem miasta po tym, jak w drugiej turze wyborów pokonał innego dotychczasowego wiceprezydenta Krzysztofa Mejera. Zdobył ponad 70% głosów. Po latach mają szansę odzyskać głos, a to wszystko dzięki protezom głosowym, czyli mikrourządzeniom wszczepianym pacjentom, którzy mają za sobą chorobę nowotworową i zabieg usunięcia krtani. Medycy Kliniki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego takie zabiegi wykonują od 2019 roku, jednak dziś po raz pierwszy szkolili w tym zakresie lekarzy z innych ośrodków południowej Polski. Dobrze się czuję po prostu, można mówić, bo ja by się nie mówiło to. Po prostu, no by pasowało, żeby była jeszcze jedna ręka trzecia. Tak z dnia na dzień próbowałem co godzinkę na przykład ćwiczyć, nie? I godzinka, na przykład półtorej, potem na przykład brać więcej oddechu i móc na przykład dłużej na przykład coś powiedzieć, nie? To jedni z wielu pacjentów, którzy do Zabrza wracają co kilka miesięcy, by protezę głosową wymieniać.
Niestety statystyki są bezwzględne, ponieważ pokazują, że do usunięcia krtani w chorobie nowotworowej dochodzi u blisko 70% wszystkich pacjentów. W szpitalu specjalistycznym w Zabrzu tylko w ubiegłym roku takich zabiegów wykonano 35, a te często łączone są z pierwotnym wszczepieniem protezy. Protezka jest to tak naprawdę połączenie drogi oddechowej, która w tym momencie u pacjentów po laryngektomii zaczyna się na szyi. Tutaj rozpoczyna się droga oddechowa, tam przywamy tchawicę po usunięciu krtani. I drogi pokarmowej, czyli droga, która dalej prowadzi przez usta. Żeby uzyskać głos, żeby pacjent mógł mówić, pacjent powietrze musi dostarczyć do gardła dolnego, do przełyku, tak żeby wychodząc przez jamę ustną uzyskać dźwięk, falując fałdami błony śluzowej. Brzmi skomplikowanie i w praktyce też bywa to trudne. Dlatego pacjenci przygotowujący się do operacyjnego usunięcia krtani już na kilka dni przed zabiegiem obejmowani są opieką logopedy. Z pomocą specjalisty trenują przede wszystkim wyrównanie oddechu, by po wszczepieniu protezki biegłość aparatu mowy została zachowana w jak najwyższym stopniu. Głos w mowie protezowej powstaje właściwie na tej samej zasadzie, co w mechanizmie krtaniowym. Czyli na powietrzu wydychanym z płuc. I chodzi o to, żeby pacjent miał jak najdłuższą tą fazę wydechową. I nad tym pracujemy. Pacjent po przybytej operacji usunięcia krtani z jednoczesnym wszczepieniem protezy głosowej może rozpocząć rehabilitację już w ciągu 2 tygodni. Od rana policjanci z województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego prowadzą działania pod nazwą Bezpieczna Autostrada. Na autostradzie A4 dziś można spotkać liczne patrole policyjne, zarówno te z grupy SPID, policjantów z komisariatu autostradowego, jak i tych z ruchu drogowego. Policjanci przede wszystkim sprawdzają, czy kierowcy stosują się do limitów prędkości, ale także czy nie korzystają podczas jazdy z telefonu, czy zachowują ten wymagany przepisami na autostradach i drogach ekspresowych odstęp od poprzedniego pojazdu oraz czy stosują się do zakazu wyprzedzania. Ruch na autostradzie kontrolować będą zarówno policjanci w oznakowanych radiowozach, jak i tych nieoznakowanych. Do rejestrowania wykroczeń drogowych wykorzystywany jest też policyjny dron. Zatrzymani kierowcy mogą spodziewać się surowszych kar w związku z nowym taryfikatorem mandatów, który obowiązuje od 16 września. To nie przypadek, że działania są prowadzone właśnie na autostradzie A4. W tym roku tylko na odcinku śląskim tej autostrady odnotowaliśmy 18 wypadków, w którym 3 osoby zginęły, a 19 zostało rannych. Co prawda jest to na razie mniej niż w roku ubiegłym, natomiast musimy o tym pamiętać, że na autostradach obowiązują duże limity prędkości, tak? A te duże prędkości wiążą się z tym, że przy okazji jakiegoś zdarzenia skutki mogą być tragiczne. Takie akcje organizowane są przez śląską policję regularnie. Ostatnia z nich była przeprowadzona w sierpniu. Kopalnia Anna w Pszowie ma odzyskać dawny blask. Nie będzie już wydobywania węgla. Ostatni wagonik wyjechał tu 10 lat temu. Tak wyglądała kopalnia na niemieckiej pocztówce z 1920 roku. A tak ma wyglądać po wielkiej rewitalizacji. W tym budynku, gdzie do dziś można zobaczyć maszynę wyciągową firmy Skoda, znajdą się biblioteka i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Teren wokół tego obszaru, który jest wokół budynku, ma być zagospodarowany terenem zielonym, rekreacyjnym. Altanki, wypoczynek, wieża widokowa Szybujan ma być, wieża Szybujan ma zostać wieżą widokową. Prace w tym roku będą zakończone, choć udostępniona będzie w roku przyszłym. Kopalnia Anna działała przez 170 lat. Obiekty w Pszowie, choć bardzo wartościowe pod względem architektonicznym i historycznym, popadły w ruinę. Rewitalizacja będzie pracochłonna i czasochłonna, ale mimo to mała gmina postanowiła się podjąć wielkiej inwestycji. Dlatego 3 lata temu przejęła od spółki restrukturyzacji kopalń nieruchomość o wartości ponad 4,6 miliona złotych. Teraz trwa pierwszy etap inwestycji. Obejmuje wykonanie przez firmę, która tu jest, stanu surowego zamkniętego. Czyli to co widzimy, będą jeszcze zrobione tylko i wyłącznie stolarka okienna. Będzie zrobione oczywiście odnowienie elewacji całej, w sensie piaskowania jej i zabezpieczenia tej elewacji ceglanej. I będzie zrobiony szklany wiatrołap, który tu jest, ma być wejście. W drugim etapie dopiero będą roboty wykończeniowe wewnątrz. To początek drogi do przywrócenia życia kopalni w Pszowie. Tylko ten etap będzie kosztował około 15 milionów złotych. W kolejce czeka jeszcze metamorfoza drugiej zabytkowej części kopalni z szybem Chrobry 1.
Śląski Ogród Zoologiczny ma nowych mieszkańców. Z Francji przyjechały 3 samce antylopy, 4-letni Samba oraz 1,5-roczne Koda i Sitka. Choć już po okresie aklimatyzacji, to cały czas nowi mieszkańcy pozostają pod czujnym okiem opiekunów. Zaczynamy pracę przy tych zwierzętach, przy oczywiście wyjściu na budynek, sprawdzamy ich stan, czy nie ma żadnych otarć, czy ogólnie stan zdrowotny, powiedzmy, zwierzęcia. Jeżeli wszystko jest ok, zaczynamy przygotowywać wybieg. Antylopy zamieszkują Afrykę Środkową, a ich pojawienie się w chorzowskim zoo jest dużym wydarzeniem, bo w warunkach naturalnych te zwierzęta można spotkać niezmiernie rzadko. Bongo górskie jest podgatunkiem bongo leśnego i zamieszkuje tereny takie typowo górskie. W naturze gatunek ten klasyfikowany jest jako gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Szacuje się, że w środowisku naturalnym pozostało około 100 osobników tego gatunku. Antylopy dobrze zaklimatyzowały się w nowym miejscu zamieszkania, a przy sprzyjającej pogodzie można oglądać je już na wybiegu.